Rozdział 8 Nowoczesne zabawki. Robię genialne odkrycie. Diabla górą i co dalej. Żale magistra Pietruszki. Jak rozkopać dziwne wzgórze. Nie jestem jasnowidzem. Historia o wdowie Gertrudzie i biskupie Ancelmie. Wąż ambicji. Zakazy archeologiczne. Czy Pietruszka jest piękny? W kawiarni portowej przez jakiś czas trwało podejrzliwe zainteresowanie naszym stolikiem. Szczególnie kelnerka starała się nas ostrożnie omijać. Ale mysz panny Ali nie budziła niczego przerażenia lub wstrętu. Każdy bowiem dość szybko zdał sobie sprawę, że była to mysz automatyczna, rodzaj mechanizmu. Zauważyłem, że gdy Ala puściła swą mysz na podłogę, wyjęła z torebki mały, czarny aparatik i przy jego pomocy zdalnie kierowała ruchami myszy. Mechaniczne to zwierzątko miało nieruchome nóżki i biegało na zębatych kółeczkach, które powodowały szmer. A przecież, jak wiadomo, prawdziwe myszy biegają niemal bezszelestnie. Każdy inteligentny człowiek oglądał lub przynajmniej słyszał o nowoczesnych zabawkach, wszelkiego rodzaju malutkich pojazdach, żółwiach, żabach i innych zwierzątkach poruszanych przy pomocy fal radiowych z małego nadajnika, żyjemy w epoce tranzystorów, Miniaturowych aparatur elektronicznych. Nikogo już takie sprawy u nas nie dziwią. Dwa opasłe tomiska książki Janusza Wojciechowskiego, zatytułowane Nowoczesne Zabawki, w MIG się rozeszły, świadcząc o dużym zainteresowaniu tego rodzaju sprawami. Ala zaprezentowała nam taką właśnie zdalnie kierowaną zabawkę. Goście kawiarni wkrótce przeszli nad tym do porządku dziennego i zajęli się sobą. My również dopiliśmy kawę, a kagliostro tym razem już bez żadnych sztuczek wypił szklankę wody, o którą poprosił kelnerkę. Miałem wciąż ochotę zapytać ale o jej jasa, ale przeszkadzała mi w tym obecność kagliostra. Nie sądziłem, aby on skojarzył sobie Ale z kobietą, która przemawiała do nas ze straszliwego pojazdu. Naprowadzenie go na tej myśl wydawało mi się niepotrzebne. Zresztą zobowiązywała mnie przecież obietnica milczenia. Być może Ala specjalnie zaczęła ze mną rozmowę na fromborskim dziedzińcu katedralnym, aby wybadać, czy nie rozgaduje się na temat asa. Jakie tajemnice wiązały się z osobą tej ładnej panienki? Może, usłyszawszy, że rozpuszczam język, o Asie, przywoła jakieś groźne mechanizmy, a one porwą mnie i wpakują na kilka dni do jakiegoś baraku? Tymczasem zaś panna Ala rozwodziła się nad urokami fromborka, opowiadała o wrażeniach, jakie odniosła zwiedzając okolice. Tutaj bardzo przyjemnie spędza się czas. Przed trzema dniami odbyłam wycieczkę statkiem z fromborka do Tolkmicka, potem do krynicy morskiej. Byłam też na diablej górze, a teraz zapoznaję się z zabytkami fromborka. Nie słyszałem już, co dalej mówiła. Coś ścisnęło mnie za gardło. Przez chwilę nie byłem w stanie wymówić ani słowa. Wreszcie jakiś skrzek wyrwał mi się z ust. Pani Kelnerko, chcemy płacić. Ala i Kagliostro spojrzeli na mnie ze zdziwieniem. Zaskoczył ich ton mego głosu. Przepraszam, mruknąłem, kaszlnąwszy, ale gardło mnie boli. Zdaje mi się, że Ala zwróciła uwagę na mój błędny wzrok i dziwne drżenie rąk, gdy wyjmowałem pieniądze. Wyszliśmy z kawiarni. Gnałem do przodu, jakbym gdzieś się śpieszył. Ala szła wolno, spacerowym krokiem, i wciąż musiałem ku niej wracać. Ach, gdyby wiedzieli, co się we mnie działo. Jaka straszliwa burza myśli mnie ogarnęła. Miałem uczucie. Że wyrosły mi skrzydła, że za chwilę radośnie pofrunę w przestworzach. Było to wspaniałe uczucie człowieka, który trafił na od dawna poszukiwany ślad. Kagliostro zobaczył wystawę sklepu z warzywami. Przepraszam Państwa, powiedział kłaniając się pannie Ali. Muszę kupić jarzynki dla mego króliczka oraz nakarmić inne zwierzaki. Spotkamy się na obiedzie, prawda? zapytał mnie. Skinąłem głową, ale odezwała się do mnie. A może zajrzymy do portu? Zrobi mi pan zdjęcia na tle zalewu? Dobrze, dobrze, odrzekłem z roztargnieniem. Lecz gdy tylko kagliostro zniknął w sklepie warzywnym, silnie chwyciłem ale za rękę. Jedziemy. Jedziemy tam natychmiast. Co takiego? Dokąd? Co się panu stało? Usiłowała wyszarpnąć rękę z mojej dłoni. Musi mi pani pokazać Diablą Górę. Natychmiast. Zaraz. Czy pani rozumie, co to dla mnie znaczy? Diabla Góra, ha, ha, śmiałem się do siebie, Diabla Góra to przecież Teufelsberg. I mówiąc to, ciągnąłem ale w stronę schroniska PTTK, gdzie parkował mój wehikuł. Panienka nie stawiała oporu. Nie rozumiała, o co mi chodzi, ale była ciekawa i dała się poprowadzić do wehikułu. Diabla góra jest na lewym brzegu bałdy, wyjaśniła mi po drodze. Musi pan jechać drogą, która prowadzi do znaku, zakaz wjazdu. A więc wczoraj przejeżdżałem z kagliostrem obok Diablej góry. Ale skąd mogłem wiedzieć, że to właśnie jest Diabla góra? Otworzyłem drzwiczki wehikułu. Pojedziemy tym śmiesznym rupieciem? Zawahała się Ala. Czy on nie rozpadnie się po drodze? Boże, już lepiej chodźmy piechotą. To przecież tylko półtora kilometra od Fromborka. Szkoda każdej chwili, warknąłem. I szkoda mi było czasu, aby wyjaśnić panience prawdę o moim wehikule. Niech sobie o nim myśli, co chce. Że jest tu żałosny, śmieszny, przypomina czułno skrzyżowane z namiotem, pojazd z Wenus lub Marsa, że znalazłem go w składnicy złomu. Zjechałem wehikułem z fromborskiego wzgórza i wpadłem na drogę prowadzącą w stronę PGR Bogdany. W pewnej chwili zahamowałem raptownie. Panienka o mało nie stuknęła czołem w szybę. Zatrzymałem wehikuł i otworzyłem tylne drzwi. Siadaj. Powiedziałem do idącego drogą harcerza. To był Baśka. Szedł w kierunku Diablej Góry. Wyruszyłem tropem magistra Pietruszki, wyjaśnił chłopiec. On mówił, że wie, gdzie jest drugi schowek pułkownika Keniga, a teraz znowu poszedł w kierunku Diablej Góry. Więc pomyślałem, że może to tam jest druga skrytka ze skarbami? Poszedł na Diablą Górę? Upewniłem się. Tak. W towarzystwie tej pani archeolog i takiej ładnej czarnej pani, z którą kilkakrotnie spacerował po ulicach Fromborka. To gorsza sprawa, zmartwiłem się. Natkniemy się na nich i będę miał przeprawę z Pietruszką za to, że wtrącam się do poszukiwań skarbów. Aha, przypomniałem sobie o obecności panny Ali. To jest mój przyjaciel, przyzwiskiem Baśka. Przedstawiłem go panience. Wywiadowca zainteresowała się Ala. Coś w tym rodzaju, skromnie przytaknął chłopiec. Panna Ala z uśmiechem pokiwała głową. A ja już uwierzyłam, że pan przyjechał do Fromborka, aby opracowywać przewodnik. Tymczasem, jak okazuje się, pana interesują skarby pułkownika Keniga, o których pisały gazety. Owszem, ciekawi mnie sprawa tych skarbów, przyznałem. Ale prawdą jest, że przyjechałem dla opracowania przewodnika po fromborku. Poszukiwaniem skarbów zajmuje się mój kolega z tego samego Departamentu Muzeów i Ochrony Zabytków, pan magister Pietruszka. Lecz oto ukazał się przed nami most na bałdzie, rwącej w tym miejscu głębokim korytem. Po lewej ręce panna Ala pokazała nam dość wysoki i płaski jak patelnia pagórek, wznoszący się wśród nadrzecznych łąk, krzaków i mokradeł. Regularny kształt wzgórka oraz jego płaska powierzchnia wyraźnie wskazywały, że wzniesienie to powstało w sposób sztuczny, stworzyła je ręka człowieka. Na szczycie pagórka siedziały na trawie trzy osoby magister, pietruszka i dwie panie. Jedną z nich dobrze znałem, była to babie Lato. Zjechałem wehikułem na prawą krawędź szosy i zatrzymałem się. Nasza gromadka opuściła samochód i przez łąkę skierowała się na pagórek zwany Diablą Górą. A więc to gdzieś tutaj pułkownik Kenig zrobił drugi schowek dla swoich łupów? Rozmyślałem. Miejsce było dobrze wybrane. Okolica wydawała się bezludna i dzika. Rzeka bałda spływała tędy do morza od nogami. Wszędzie krzowiły się chaszcze. Ziemia była podmokła i zdradliwa. Na prawym brzegu bałdy wznosiła się potężna góra, zarośnięta drzewami. Tam właśnie w głębokim wąwozie spotkaliśmy wczorajasa. Magister Pietruszka, jak słusznie przewidywałem, nie był zachwycony moim widokiem. Czy sprowadziły cię tutaj sprawy przygotowywanego przewodnika po Fromborku? Zapytał z ironią: Postanowiłem zagrać z nim w otwarte karty. Powiedziałem ci już w jadalni, że nikt nie zamierza ci odebrać zadania odkrycia schowków ze skarbami. Ja mam, jak wiesz, inne zadanie. Opracowanie przewodnika, powtórzył z ironią: Nie tylko, odparłem z powagą. Podczas Twojej nieobecności w Warszawie wyniknęła nowa, dość podejrzana sprawa. Nie zostałem upoważniony do wtajemniczania Cię w nią, ale ujawnia Ci, że tropy w tej sprawie prowadzą do Fromborka i w jakiś sposób wiążą się z zagadką schowków pułkownika Keniga. Dlatego nasze poczynania będą się z sobą nieustannie splatać i w jakiś sposób zazębiać. Ale przysięgam Ci, że jeśli trafię na najdrobniejszy ślad, Prowadzący do schowków, zostaniesz o nim przeze mnie poinformowany. Dziękuję ci, skinął głową, lecz w jego głosie zabrzmiała ta sama ironia. Zadanie masz trudne, dodałem rozglądając się po wzgórzu. Zdaje mi się, że czekają cię lada kłopoty. Teufel z planu Keniga to chyba diabla góra. Ale co dalej? Kłopoty, he? Nieufnie powtórzył Pietruszka. A tak, masz rację. Same kłopoty. Znalazłem diablą górę, rozszyfrowałem drugi punkt z planu Keniga. I co z tego? W którym miejscu na tym pagórku szukać schowka ze skarbami? Tu pełno jakichś dziur, resztek starych cegieł i dachówek. Trzeba by przekopać całe wzgórze. Owszem, przytaknąłem, sytuacja wydaje mi się niemal beznadziejna. Dlatego powtarzam, nie zazdroszczę ci, już wolę opracowywać przewodnik po fromborku. Te słowa mile połychtały pożerającego go węża ambicji, oświadczył dumnie. Sam przyznałeś, że ty zrezygnowałbyś z poszukiwań, bo sytuacja wydaje ci się niemal beznadziejna. Ale ja jestem inny. Wziąłem na swoje barki to zadanie i wykonam je. Przywitałem się z babim latem. Przed dziesięcioma laty, gdy ona była jeszcze młodziutkim archeologiem, zgłębialiśmy razem tajemnice starej dwunastowiecznej kolegiaty i odnaleźliśmy drogocenny relikwiarz. Flirtowaliśmy nawet ze sobą. Ale, jak powiadam, były to już dawne dzieje. Ona miała męża, dwoje uroczych dzieci i sama teraz kierowała ekspedycjami naukowymi. Pozostała jednak wciąż ogromnie dziewczęca, z tak bardzo pięknymi włosami o dziwnie jasnej barwie. Druga pani, a przedstawił ją nam Pietruszka jako pannę Anielkę W. Miała figurę osy, co jeszcze bardziej uwydatniał krój jej spodni i wdzianka. Czarne włosy nosiła przystrzyżone na pazia. Ta bardzo przystojna pani mogła mieć lat dwadzieścia trzy, a może cztery. Trudno mi było zrozumieć, co spodobało jej się w magistrze Pietruszce, który miał wzrok dziki, a długi włos zmierzwiony, nos podobny do drapieżnego dzioba. Jednym słowem, nie grzeszył rodą. Zresztą może opowiadał jej o obrazach flamandzkich mistrzów, a umiał opowiadać o nich tak pięknie, że sam stawał się piękniejszy. Jaka szkoda, że uważał się również za detektywa. Pan magister Pietruszka. Powiedziała do mnie babie Lato, tak się zapędził w swoich poszukiwaniach skarbów Keniga, że chciał wynająć robotników i przekopać to wzgórze. Niestety, jako archeolog, musiałam położyć kres tym zamierzeniom. Tutaj prawdopodobnie było jakieś stare grodzisko, prace na takim miejscu muszą się odbywać kompleksowo i prowadzić je mogą wyłącznie fachowcy. Wyjechałam do Warszawy, aby uzyskać środki i zezwolenie na prowadzenie tutaj badań, ale odmówiono mi. Wszystkie środki finansowe pochłaniają badania na wzgórzu katedralnym we Fromborku. Tak więc pan magister pietruszka może szukać skarbów, ale nie wolno mu kopać na diablej górze. Jeśli zobaczę go tutaj ze szpadlem w ręku, wezwę milicję i zostanie aresztowany pod zarzutem niszczenia dóbra kultury materialnej. Pietruszka przerwał jej w połowie zdania. Zaczął machać rękami jak skrzydłami wiatraka i wykrzykiwał. W takim razie proszę mi powiedzieć, w jaki sposób mam znaleźć skarby Keniga? Wiadomo, że on na tym pagórku zrobił drugi schowek. A mnie tu nawet łopaty wbić nie wolno. Więc może mam szukać przy pomocy różdżki? A propos, przypomniał coś sobie i zwrócił się do mnie. Co się stało z tym pańskim magikiem? Mieszka w schronisku PTTK, odpowiedziałem. I pozostawiwszy wykrzykującego coś Pietruszkę, przeszedłem się po Diablej Górze, a za mną krok w krok szli Baśka i Ala. Obserwowali mnie z takim napięciem, jakby byli pewni, że za chwilę przystanę i pokażę palcem, tutaj jest schowek Keniga. Niestety, nie byłem jasnowidzem. Pagórek porastały, krzaki i trawa, wszędzie widziało się jakieś dziury i wykroty. Jeśli przed 26 laty pułkownik Kenik zakopał tu skrzynię z łupami, to teraz nie można jej było odnaleźć bez pomocy archeologów i grupy robotników. Rozkopanie takiego grodziska musiałoby jednak wypełnić co najmniej dwa sezony archeologiczne. Jednym słowem, jak to już stwierdziłem zaraz po przyjeździe, sprawa była niemal beznadziejna. Powróciłem do babiego lata. Czy naprawdę to wzgórze przedstawia dla nauki aż taką wartość? Zapytałem. Cała ta okolica, Tomaszu, odrzekła, to jeden wielki rezerwat archeologiczny. W pobliżu diablej góry w 1911 roku odkryto słynny w polskiej archeologii i numizmatyce skarb. Składające się z kilkudziesięciu monet srebrnych i złotych oraz biżuterii z brązu, ukryte tutaj przez odlewce złotnika w VI wieku naszej ery. Legenda mówi, że grodzisko po drugiej stronie bałdy, tam gdzie to wzgórze, porośnięte drzewami, było siedzibą naczelników pruskiego plemienia narcenów. Wdowa po ostatnim z nich, imieniem Gertruda. Nawrócona ponąć na chrześcijaństwo przez biskupa Anselma, darowała swe Włości kapitule i biskupom. Na miejscu sąsiedniego Starego Grodu, pozostającego na terenie jej Włości, to jest na dzisiejszym wzgórzu katedralnym, biskup Anselm zaczął wznosić biskupię warownię, którą na pamiątkę wdowy Gertrudy nazwano Frauenburg, czyli gród pani, dzisiejszy Fromborg. Wzgórek zaś zwany Diablą Górą zajmuje też swoje miejsce w tej legendzie. Tu prawdopodobnie istniała pogańska świątynia starych prusów. A co w tej sprawie mówi nauka? Na wzgórzu Bogdany dokonano kilku wykopów, przede wszystkim na dziedzińcu dawnego grodziska. Warto wspomnieć, babie lato spojrzała z uśmiechem na Baśkę, że w pracach wykopaliskowych bardzo intensywnie pomagali harcerze. Którzy przybyli tutaj w ramach operacji Fromborg 1001. Okazało się, że młodzież doskonale się spisała w tak poważnych przecież badaniach naukowych. Archeologowie mieli z niej ogromny pożytek, a myślę, że i młodzież nauczyła się bardzo wiele. Lecz wracając do sprawy, odkryto wiele ciekawych przedmiotów, między innymi bardzo stary grób. Wszystko to dało podstawy do stwierdzenia że grodzisko prawdopodobnie istniało w okresie poprzedzającym przybycie krzyżaków i miało charakter militarny. Znaleziono ostrogę, ale również odbywała się tu produkcja rzemieślnicza, znaleziono bowiem półfabrykaty bursztynu. Oczywiście badania muszą trwać dalej i dopiero za jakiś czas będziemy mieli cały obraz życia w tym grodzisku. Po zakończeniu badań udostępni się grodzisko dla turystów, gdyż jest tam co oglądać. Są wspaniale zachowane wały, fosy, ślady po dawnych bramach. Trzeba też w przyszłości zbadać związki między tym grodziskiem i diablą górą. Dlatego też sam rozumiesz, czemu tu nie wolno kopać na dziko. Musiałem jej przyznać rację, choć przecież tutaj gdzieś kryły się skarby pułkownika Keniga. Jedyna nadzieja, że nie pozostaną długo w ukryciu. W końcu trafi na nie łopata archeologa. Ale czy mógł się z tym pogodzić magister Pietruszka? Stał na szczycie wzgórza z włosami rozwianymi na wietrze i wykrzykiwał. Muszę znaleźć schowek, choćbym miał udać się po pomoc do tego zwariowanego różdżkarza. I wykopię ten skarb, choćby nie miała aresztować milicja. Patrzeliśmy na niego ze współczuciem. Jakże ogromny musiał żyć w nim wąż ambicji. Zaproponowałem wszystkim, aby wpakowali się do mego wehikułu, albowiem już nadszedł czas obiadu. Lecz do wehikułu wsiedli tylko babie lato i baśka. Pietruszka i pani Anielka zdecydowali się jeszcze pozostać na diablej górze. Pietruszka wierzył, że za chwilę odkryje miejsce drugiego schowka. A ta pani? Może Pietruszka naprawdę jej się podobał? Pożegnała nas i Ala. Odeszła przez most na bałdzie, a potem skręciła w las i zniknęła nam z oczu w krainie straszliwego asa.